Cześć, Cfele. Co to w ogóle? Jeszcze pracowałeś raz? Ciężko nad wizerunkiem. Nie, poczekaj. Dobra, jeszcze raz. Poczekaj. 3, 4. Cześć, przyjaciele! Halo, halo! Dzień dobry, krówka Mumu! Rozwalimy tę budę dzisiaj! Ale do, nie budę, bo tu do szkoły. Nie, nie rozwalimy tej budy, bo do budy chodzicie, żeby się uczyć! I jeść zdrowe rzeczy w sklepikach szkolnych. W sklepikach, tak, bez soli. I ty słyszałeś właśnie, mój kolega mi opowiadał, wiesz o tym, że oni teraz nie mogą mieć nawet solonych ziemniaków. Nic nie mogą mieć, tak. Oni po prostu jeść, kurwa, niesolone ziemniaki? Oddalam to pytanie zupełnie. Totalnie. Ja tak samo. Polecamy panią minister. Dobra, więc proszę bardzo, przyjaciel serdeczny. Witam, moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku Heroesów 7. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało równie dobrze jak wasze jedzenie w waszych nowych stołóweczkach i sklepikach. Jak tam? A wiecie, co ja jadłem na przerwach? Jak ja chodziłem do szkoły, jadłem na przykład Lejsy, jadłem na przykład Snickersa, albo Marsa mogłem zjeść na przykład. A może przynieść, przyjaciel, tam Twixik leży, możesz im przynieść. No Twixika, ale to nie płacą nam Twixika. Nie płacą. Jak coś, to są chujowe batony i nie polecamy ich, nie? A nie kupujcie ich w ogóle, chuj. Ale my możemy je jeść, bo wcale nie jest tak, że przez to, nie wiem, jestem niedorozwinięty i mam 1,60 m wzrostu, bo jadłem takie syfy, jak byłem mały. Jezus Mary, dlaczego masz kompleksy? No bo co, może. Bo może podchodzą do mnie widzowie, którzy mają 12 lat, są ode mnie wyżsi. Wszystko by się miał kompleksy tylko. No bo może mam dużo rzeczy, nad którymi muszę popracować. Na przykład co? Na przykład lista moich przyjaciół. Tak? A może lista twoich przyjaciół kończy się na pozycji 0? Nie. Tak, to ile masz tam pozycji, powiedz, na swojej liście przyjaciół? No chętnie posłucham. Może wszystkim nam opowiesz, jaki jesteś zabawny. Nie. No bo powiedz, jaki jesteś taki, bo jesteś śmieszny. Mój organizm nawet już reakcję obronną włącza śmiechże, żeby nie słuchać cię. Taki, bo jest zabawny? Tak, jestem cały czas. Tak? I to powiedz może głośniej, to się może wszyscy pośmiejemy z twojego żartu. Mam tylu przyjaciół. Tak? I Izak jest moim przyjacielem. I Patryk Rojerojewski. I Łukasz Mandzio Samoń. To jest moim przyjaciółmi. Tak, to jest jeszcze moim przyjacielem. Szymon i Samu Kasprzyk. Kiedy jak telefon odbiera czasami. Tak? To chyba nigdy. Trudno. I Sergiusz Górski jest Twoim przyjacielem. Jest to zapytaj dobrym... Sergiusza, ja chętnie Sergiusza bym zobaczył. Sergiusza, zobaczył, czy Sergiusz powie, czy Tomek jest jego dobrym przyjacielem. Ja freestylowałem z Sergiuszem, jak był tu i dobrze nam się freestylowało. A wiesz, czemu on z tobą freestylował? No. Ja ci powiem, że z litości. Nieprawda, bo był pijany. No właśnie. Ale to nie z litości. No właśnie, to jest tak, jak właśnie myślisz, że poderwiesz chłopaka w klubie sobie, albo dziewczynę w klubie, i jak ona jest pijana i to wcale to nie jest tak, nie liczy, że... wtedy? Nie. Jak to nie? Nie, przyjaciel. Jak to? Nie musi się tak liczyć. Przyjaciel, co ty mi niszczysz? Tabletka gwałtu jak też to? Przyjaciel się nie wlicza. Jak to się nie wlicza? A mówię, ruchanie to jest ruchanie. Mówię, halo, proszę mnie tu nie ten. Będzie zniszczenie jakieś straszne. A potem tak samo byłem na szkoleniu właśnie u pana Pawła Rawskiego. Tak? I tak, i on właśnie Paweł wtedy... Pan Paweł Rawski i on wtedy płaci, robił tak? To samo co ty. Pan Paweł Rawski ci płaci. Przeciwnie się do Twixa. I on wtedy powiedział właśnie to samo co ty. No. Bo on właśnie mówi, że no to kto z was kiedyś był w związku coś tam z laską poznaną w klubie, nie? I pół sali ręce podnosi. A on mówi, że po trzech piwach się nie liczy i wszyscy ręce opuści. Ja mówię, kim ty ambitna kurwo jesteś? Mówię, co, czemu się nie liczy? No dobrze pan Paweł powiedział. Tworzy swoją rzeczywiствоść. Nie, pan Paweł powiedział. Pan Paweł dobrze liczy powiedział. Liczy się, miłość się liczy. A tak, a ile jest miłości w tabletce gwałtu? Nie ma. A ile jest trzech piwach? Całe 10 mg. 10 mg proszkowanej miłości. Nie mówię w tabletce, ale w piwie jest dużo miłości na przykład. To tak jakbyś powiedział, że w pizzy nie ma miłości. Jest miłość. Ale w zależności jakiej pizzy. Jak weźmiesz tę pizzę z tabletką gwałtu na przykład. Nie, ale zamówisz jakąś pizzę z rujebaną rukolą czy z... No nie, tam nie ma miłości. Tam jest kompleks na tej pizzy. Każde jakby źdźbło trawy, to jest kolejny kompleks. Ale... A kolejne mięso to jest miłość. No tak, więc mięso... nie każda pizza jest miłością. Czyli jak... Nie każde piwo jest miłością, przyjacielu. No dobrze, ale czyli jak zabieram chłopaka na piwo i pizzę, żeby go wypełnić miłością, to się liczy czy nie? Zależy jakim piwem i jakie są jeszcze intencje. Czy na przykład zabierasz go tylko i wyłącznie dlatego, żeby potem oddać jednak tabletkę gwałtu i wypierdolić go hard w jego odbyt? Czy na przykład dlatego, że czekasz na miłość i liczysz na to, że znajdziesz partnera życia? A jakbym dał mu tabletkę gwałtu po to, żeby jakby dać upust mojej potrzebie uczucia i go przytulać, jak będzie nieprzytomny? Ale może na przykład, myślę, że jedyna rzecz, którą bym wytłumaczył, to jakbyś sam sobie dał tabletkę gwałtu. A. Skąd wiedziałeś? Co za brednia ty w ogóle? Co to była za brednia? Dobra, poborca podatkowy, idziemy do ZUS-u. Dobra. To nie jest ZUS, to jest Fiskus akurat. Fiskus. Srebrną ćwię, dobra. To ulepszony Ale to jest umiejętność jakaś? Tak, on ma jakąś umiejętność, zaraz sprawdzimy. Co on w ogóle ma, te winchory?
hajsownicze pieseły. Dokładnie. Nie, witamy was bardzo serdecznie. Tak, mam dokładnie. Nadzieję, że nasze rozterki moralne wam się tutaj podobają. Nie skończyłem. To wiem. To jest fajne, no ty nie masz nic. O coś ci. A to wilkot znowu. A ty coś masz? Nic. Nic nie. Może lepsze one ma. Może, dobra. On wygląda jakby na przykład miał jakoś tam powstrzymanie szarży, bo ma taką długą włócznię, nie? To może coś takiego. Mm-hmm. A wilkory... Ten wygląda jakby mógł... Ty kurwy, syn ma 32 inicjatywy. No i szybko się ruszają, to trzeba im przyznać, nie? Takie na 3/4 mapy przechodzą. Fajnie, fajnie. Dobra, i co ty kurwo masz? Dzika szarża. Atakuje cel bez ograniczenia zasięgiem ruchu, a cel nie może przeprowadzić odwetu. Trawia plus 5 do ataku, ale jego obrona zostanie zmniejszona. Nie do końca rozumiem tę dziką. Aktywowana zdolność, i ona to w taki sposób działa, jeżeli rozumiem. Że po prostu dostajesz bardzo dużo do ataku, a wróg jeszcze nawet nie wali. To zajebiste. No i kojarzysz jak w dzikich hordach, już w ogóle w piątce. To jest taki berserk, gdzie spada ci obrona, ale atak sobie zwiększasz. Tak, wróg atakuje bez kontrataku. I ty go zadajesz. Atakuje cel bez ograniczenia zasięgiem ruchu, czyli z dowolnego pola na mapie atakuje dowolną jednostkę tym? Nie, trzeba, będę musiał sobie upgrade'ować tak, co sprawdzić. Ale wydaje mi się, że to działa w taki sposób, jak działa berserk w tych, u krasnoludów. Mhm, dobra, zacznijmy sobie tak, zacznijmy sobie od tego. To nie możesz do nich podejść. Nie muszę. Prawie do duży. Czy muszę? Siebie do duży dopiero zaktywuję. Tego górnego możesz. O, no, ja to zabiję wszystkich, bo skrzydlam. No. Więc tego tutaj sobie zajebię. Tamten dostaje z błyskawicą, to ze trzech zginie, więc nie powinien jakoś dużo uderzyć. A kusznikiem sobie w tego może przyczynić. A, czyli mam morale. No to teraz dostaniesz błyskawicą. Chyba, że go zabiję. No i kusznikiem przed jego go dobijesz. Tak, kusznikiem go dobiję przed jego turą po prostu. A pamiętaj, że ja mam... Zostaje błyskawicą. Tak. Ale to niedużo dostałem. Gówno dostałeś, ta błyskawica jest chujowa w takim razie. Tak, dobra, wiesz co, to tak... Tak, i woży wilkorem do... Na złamanej strzałce, a wilkor jedynkę dobije. O, pięknie. A może to właśnie, nie mocniczego i dwójkę dobije, tak. Dwójkę, bo teraz jakby weszło szczęście, więc... O Jezus, mam ten, dobra, to ty dobijaj tego i wilkor bije jedynkę. Nie, to morale naprawdę fajnie działają tutaj. Może warto pomyśleć, żeby jeszcze w drzewku pójść. Tak, bo ty masz te swoje całe drzewko. Tak, dobra, elegancko. No kurde, nawet wilkor coś tutaj zrobił mój. To jest w ogóle pieseły. Nauczyły się być śmiesznymi wreszcie. W końcu na hajzownicy zaczęli robić fajne przedmioty. Tak, zaczęli być śmieszni. A przestali kurwa wysyłać wiadomości, hej, czy mogę pozdrowić najlepszego youtubera. To było tak śmieszne, ja do dzisiaj to dostaję, wiesz o tym? Ja cały czas, to mi tylko wyskakuje, wiesz, że nawet wiadomości na fanpage, mówię, co za głupki mówię. A ty jesteś takim głupkiem, bo jeszcze jedna rzecz jest śmieszna, na początek też rozumiem. Ale kurwa ta osoba pisze kurwa cały czas. Wiesz, że zawsze odpisuję w takim przypadku, odpisuję tym osobom. Masz dwa punkty, ty nie dałeś ostatnio punktu, gałganie. Zobacz sobie, przywództwo ci daje chyba morale. Dyplomacja to nie, magia powietrza. Przywództwo. Tu jest przywództwo. O tu, okay. Drugi poziom sobie weź, to jeszcze kolejne 10 do morali. Muszę coś w ekspert. Plus 15 do morale, 15 do inicjatywy, przez jakieś 3 pierwszy rund. Może wystawić do 9 oddziałów stworzeń, czyli 9 stworzeń mam. Ale to później. Pewnie. O to porywającą przemawiam. Tak, i teraz możemy wziąć mistrza, dodatkowo zwiększa przywództwo o 10 morali. Kiedy bohater zaatakuje stworzenie wroga, wszystkie sojusznicze otrzymają plus 10 do ataku. Zajemiste. Wow! Gdy atakują tego samego wroga. Jedna jest chujowa rzecz tylko, bo ty walczysz w sumie magią, jesteś magiem. Trudno. No. Będziesz miał swojego, mogę teraz sobie go ustawić. Ja mam sobie. A jestem kapłanem. A no w sumie tak, no, powinienem w magię iść. Dobra, trudno, wiesz, bawimy się. Masz to ognisko szandala, ognisko się szandala. I wiesz, i zawsze po prostu ludzie odpowiedzieli, no co tym razem śmiesznego mi wymyśliłeś, przyjacielu? A dobra, sorry. Plus 5 do przywództwa. No to go. To są jakieś kapy. Kapy. No takie były w szóstce, były kapy, wiesz? One tak skakały śmiesznie, były takie żaby, one miały taki lip przez całą mapę. No zajebiste. Dobra, wiesz co, chyba pozbieram sobie mimo wszystko hajsy, żeby się zrekrutować do fulla i zapgradeować kuszników, kusznikersów. A możesz spróbować zamek drugi poziom zrobić? Nie, co to jest gildia złodziei? Co? Puszkarzy? Dobrze widziałem budynek do puszkarzy? Szkoła puszkarzy. Podczas oblężenia jestem z dwoma wieżami. Okay. Dwie wieże. Okej, okay, ja potrzebuję kamulców na kowala i później mogę umocnić. I chyba to jest ten moment, w którym powinienem umocnienia zacząć robić. Pamiętam, że jak byłem na obozie karterskim pierwsze w życiu, to były właśnie trzy namioty i każdy miał oczywiście, bo to były jakby drużyny, tak? Mhm. I każda miała swoje nazwisko. I właśnie były trzy, były czarne stopy, puszkarze i halabardnicy. I właśnie byliśmy mali, to jeszcze wtedy się właśnie nie przeklinało, jak się mówiło jakieś brzydkie rzeczy na kogoś, tylko się mówiło takie śmieszne rzeczy. I właśnie wymyśliliśmy, że właśnie było halabardnicy, klopa strażnicy, puszkarze, klopa straż. I czarne stopy czyszczą klopy. Takie było moje zamknięcie. Bardzo fajne. No takie właśnie pozytywne, dobrze powiedzieć. Ale śmieszne są. No takie uuuu. Koło by nie strzelały. No nie? Kurwiwi strzela. Mówię, co? Ile on ma umiejek, ty? Niewrażliwość na magię ognia. Mistrz z Karaibów to jest. Naprawia konstrukty. Wrażliwość na magię wody jest zatruty. Ej, te skurwiwi je strzelają w ogóle. Mistrzowie z Karaibów. Jebańce. Ile mam many? O Jezu, mało. Wrzucimy rozpacz. Tak? Rozpacz mi zmniejszała te statystyki? Tak, tak. Nie, tak. Osłabienie. Rozpacz im morale zmniejsza, tak, że mogą mnie zaatakować. Chcę ich osłabić. Dobra. No i chyba na kurwiarz, nie? Tutaj tu jest. Tak, i w następnej turze. Teraz tutaj strzelimy. Pięknie. 13. Teraz też tu. Teraz się zagłuskę głową. Co tam, pani Karingu? O, strzeli cię, za osłony, leczy się.
Tak? Nie, to trutkę dostał. Czemu dostałem jeszcze trzy, on odpala? Kurwa, straciłem tych moich cichociemnych. Dobra, i teraz szarża. Szarża. No tak, masz dwa pod rząd. Dokładnie. Bezimienny. Bezi. Chodź śmierci, no i elegancja. Cios w plecy, możesz zaflankować kogoś? Nie, no wiesz, oskrzydlić. 6 do 9. A ty sięgniesz tamtego, sięgniesz, dobra. To co, łapka? A ja mogę to sobie pracę w środku, dokładnie. On nie może teraz strzelać. Teraz ciebie oskrzydlimy. No i lak. A tamtych jest dwóch. 6. Słaba, to jest pewnie w odwrocie, ale spada. Oskrzydlimy go jeszcze raz. No i to jest wszystkim. Teraz tak, ty... 13 chyba strzelenie. Tu. O, lak, pięknie. I troglodyta blokuje 13, nie? 5 do 9. Nie masz chilenia? O, nie ma, szkoda. Myślałem, że więcej wali. Myślałem, że troglodyta trochę więcej uderzy. No i oskrzydla. 2 do 4. O, szczęście, 6 uderzy. Tylko bardzo w ostrzale, nie? No niestety, to w ostrzale niestety nie mogłem poradzić bardzo, nie? No tak. No jedyne, co mogę mi zredukować obrażenia. Okej, okay, nie mamy levelek. Lemelek. Ktoś mi napisał w komentarzu u mnie, wiesz? No. Lemelek, Lemelek, że wiesz, co jest bardzo przydatne u mnie? Pójść tutaj i... Nie, agonia, mroczne odbicie, poczekaj. Kurwa, gdzie to było? Idealna obrona, koordynacja, gdzie to było? Muszę to znaleźć. Nie agonia. Ktoś mi pisał, że coś jest... takie bardzo dobra jedna zdolność u mnie. Nie mogę jej znaleźć. Oblicze poczekamy grosy. Na odcinku, aż sobie poszukasz. Spoko, chętnie poszukam. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie. Dobrze. Mhm. Korzystając z chwili okazji, chciałbym zaprosić Was na przerwę reklamową. Polecam subskrybować mój kanał. Zapraszam, najlepszy kanał. Oglądajcie filmy, dawajcie lajki. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Cieszymy się. Co tu więcej dodać? I miło mi się tak z moim przyjacielem. Już masz. I co to za zdolność? Nie znany. Serio. O! Jaskinie. Kupujcie koszulki moje. Tu kupujcie polskie na płyty. Cir Enos. Dobra. Menduzy będę. Jezioro miał. Uciszonych głosów. Fajna nazwa swoja droga. Tak? Dzieci i ryby tam są. I mali youtuberzy. Z zasadami. Oczyszczalnia ciemności, nie ustali. Albo rudę. Chtoniańskie zboże. Chtoniańskie? Mi się wydaje. Autochtoni. Chtoniańskie. Może jakieś ktoniańskie. Ktoniańskie po polsku. Ktoniańskie złoże pewnie. Ktoniańskie, no. Bo to jest pewnie ktonien, który z tych to jest ktonien. Nie, to są cieniostal. Dlaczego to jest ktoniańskie? Przecież one produkuje rudę. Sztuki rudy. Ruda. To jest kamień, kurwa, nie ruda. Wszystkich pojebało. Bardzo kurwa, dobrze. To jest drewno, kurwa, kamień, kryszteksy, to jest, kurwa, jakaś zjebana rtęć, to jest, kurwa, pierdolniczki. Nie, to były kryszteksy, taki miał kolor. Nie wiem, pierdoliłeś to tak. Strasznie zjebaliście to. Nie polecamy, co sobie myślicie Ubisoft? Myślę, że mogę sobie zmieniać, nie? Tak, pani Hedwiga z Ubisoftu, dobrze się bawisz? Pani Hedwiga jest? Ona się chyba pani Hedwiga nazywa. No nie wiem, albo Helga może. A patrz, ale już nie masz teraz kopalni drewna, może jakiś, kurwa, niby tartek chujowy, a to jest wiadomo, że to jest kopalnia drewna. Właśnie już strasznie popsuli te grę. Właśnie nie wiem. Dobrze w w drugiej części Heroes jeszcze pierwszej było tak, że miałeś takie drewno i one wozili wagonikami. Naprawdę? I to było kopalnia drewna. Muszę raz sprawdzić. Ktoś mi kiedyś podlinkowywał to, wiesz? Nie wierzę ci. No to kurwa wiem, że mi nie wierzysz, jebany cwalu. Nigdy ci nie wierzę, bo jesteś niewiernym Tomaszem. Może dlatego, że mi okłamujesz regularnie. To może jak nie włożysz palca w bok, to nie uwierzysz, co? No, palca w pupek. Ale spierdalaj. Ja się kurwa pokażę. Mi się przypomina, jak Kamrus był wkurwiający w pierwszej klasie technikum. No. On miał taki nawyk, że jak do kogoś podchodził, no, bym nie opowiadał to milion razy, ale w ogóle pierwsza słyszę. Na pewno. Nie podchodził zawsze, że ej. Ej, Ignacy, masz ochotę, tak. Po prostu to się kończyło tak, że 5 osób za nim stawało na korytarzu i ej Kamil, i go dziubali wszyscy i ma dziury teraz w całym ciele. Jak uprawia seks, to może z 10 osobami naraz na przykład. To pasjonujące. Fajne nawet. Ale jeżeli uprawiasz seks z kobietami jak normalne osoby, to nie potrzebne to są ci dziury. A może ci potrzebne. No po co? Jak normalne osoby uprawiają seks, to powiedz mi, co, do komu, dlaczego jest potrzebna ci dziura kolejna? Nie, żeby oddychać, no. Tak? No. A do czego dziurę używasz? Ustami, ja do, no nie tylko. Na przykład jedną dziurą srasz na przykład. No, na przykład nie tylko. Normalni ludzie, Polacy, patrioci, tylko srają. Prawdziwi palocy. Tylko srają tą dziurą, przyjaciele. To trudno. To strzelają, to są bardzo karyby, przykro.
A twoja armia jest bardzo mobilna, przypominam prawidłnie. Nie, no jest, no mam wilkory, które są bardzo silne. I znowu nie wystawiłeś... A znowu nie wystawiłeś, bo czemu one są zajebie? Ja się nie wiem. Nie wiem, na czym to polega. Proszę tu wejść do walki. A to jest już, one powinny walczyć już. Co to znaczy? No właśnie powinny, gdzie? A one strzelają też. Tym bardziej powinny walczyć. Dobra, czekaj, zacznijmy od miasta. Umocnij... A co to możesz coś zrobić na końcu? Posterunek hajsowników. Zwiększa przyrost gwardzistów oraz hajsowników. A, i wszystkie w tym wpływie. Chociaż to jest chyba fajniejsze. Kawalerzyści są zajebiście. Widziałem ich fakcji, wiesz? Bo jak grałem sobie scenariusz, to miałem bohaterkę, którą miałem jednego kawalerzysta na starczy. Kawalera. Był bardzo fajny. Polecam ten styl. No bo zacznijmy od kowala. Balistę chcesz sobie zarzucić? Nie, w umocnienie. Kurwa, 15 kamienia, po prostu tyle kamieni potrzebuję. No i teraz będziesz mógł kupić sobie te pierwsze. A, i będziesz mógł te uzdrowicielki sobie kupić w końcu, wiesz? No tak, bo ja tu mam, wiesz. Nie, one są specjalną jednostką, bo to są strażnicy i kapelani. A masz jeszcze 6 uzdrowicielki. Tak, namiot medyka. No czy taki jakby namiot medyka. Ciekawe, jak działają te uzdrowicielki, nie? No zobaczymy. Bo widziałem, że ty masz w ogóle zdolności pod te uzdrowicielki, wiesz, specjalne. Tu leży kamień stary. Ty. Przyjacielu. No tak, a widzisz, że to jest kamień, którego właśnie ci brakuje do wszystkich budynków. Gruda. A trywialne, to są gryfy. Ty, no ja się wpierdalam tu. Wiesz, to są gryfy? To są te gryfy, które wszyscy płaczą, że nie ma gryfy w tej części. Trudno, zabiję je. A za tym jest kolejne jednostki z przystani, muszę to przed końcem tygodnia wziąć. Dlaczego nie masz tego kurwa? No właśnie nie mogę ich wystawić. Naciśnij to, naciśnij na ten klawisze. Nie, nic się nie da nacisnąć. No właśnie nikogo nie mam. Co to są rzeczy? Nie, automatyczne rzeczy. O, pojawiły się. Ale dzięki dziwne. Ubisoft. Dzięki Ubisoft, dobrze się bawicie. Wycofaj się, bo gryfy są szybkie, zostajemy przy końcu. Na pewno tytuł. Może tytuł. Do tyłu wilkora bym dał. Wilkora do tyłu? Dlaczego? Tak. Bo gryfy pewnie będą gwardzista szybkie. Gwardzista chce, żeby zbierał. Nie, tu? Ja myślę, żeby gwardzista stał tutaj. Bo gryfy są szybkie, jak możesz stawiać tak na tym, to mogą do ciebie dolecieć. No właśnie, nie wiem gdzie jest, no tak. Chociaż nie, komputer to gra tak, że i tak biegnie na pałę. Ale ja wolę, żeby on jakby trafił, wiesz, wilkora niż ale tego. Ale stojąc tu ma większą szansę na zaflankowanie, bo wróg będzie leciał na ciebie stędy, więc masz większą tak, szansę. Tak, ale okej, okay, ale zobacz, że jeżeli tu stoi wilkor, to on nie jest w stanie zaatakować mi strzelców w żaden sposób gryf. No, bo tutaj pieniądze go blokuje. Znaczy, strzelcy są dla mnie priorytetem. Kurde, no nie wygląda, nie wygląda źle ten gryf. Jeden. W końcu go na gryf, nie? No, 39. Patrz, jednego pola mu zabrakło do dolecenia się. Sporo. Ja nie wiem, czy ty nie powinieneś ręką walić, nie? Wiesz, nie wiem, czy ty ręką więcej nie robisz niż tymi czarami. Magiem niby, nie? Ile bije ręką? 1,41. A gdzieś tu było coś, że ja mogę zmniejszać inicjatywę o 5. A jakbym mógł zmniejszył 36. Morale zamieć. Zmniejsza ruch o 1. Ja wiem, że to chujowe. Na co strzegu? Nie wiem, chujowe to szczerze. Nie. Że już to ten deszcz strzał. Deszcz strzał na... Tylko kto bije więcej obrażeń? Kuszmi na pewno. Kuszmi. Chociaż chuj wie, jak to jest, wiesz, dysonans między poziomami. Tak. No nic, zobaczymy. Słuchaj, to tak. Panie wilkorze. Jak pan ma, jak to masz zasięg? Ktoś sobie do mnie pisze, a już widzę, kto mi pisze. Ciebie zapauzujemy, okej, okay, to ty strzelasz. Kurwa, no 2 do 4, 64-90 bije. Chuja mu robisz, ale okej. Okay. Powietrze mam wrażenie, to jest woda. A ty nie masz żadnych czarów na nim? Morale, spoko. A sprawdziłeś, jakie on ma zdolność w ogóle? Gry? W żywiołach wody, może byś zobaczył zdolności jego. Nieskończony odwet. Okej, okay, coś ma nie wrażliwość na magię, wrażliwość na magię powietrza, nieskończone odwety, porywająca przemowa. Ale to jest zdolność moja. No teraz morale i będą jak pojebane. A, to jest to się przez 3 pierwsze tury morale, przez większość bitew. Tak. No, bo większość tych początkowych bitew to jest... Poczekaj, 6 do 12. A może jesteś w stanie go zaflankować całkowicie? Pewnie, że tak. Zaraz zobaczymy. O, prosta. 13. Oj, lucky dice. Pięknie. 20. Dobra, no to tyle, jeżeli chodzi... Jeszcze morale powinny no, być. A jeszcze weszły. Weszły morale. 3 do 7. To porobiłem. No, odchodzi legionista i to jest no, tyle to, tak naprawdę. Legia Warszawa. A, Legia Warszawa. Lepiej mieć dobry nawyk, żeby oskrzynić. Pewnie. Legia Warszawa. Najlepszy klub w Polsce. Dziękuję. Legionista. Czy ktoś chciał coś jeszcze powiedzieć? Gryf Słupski został pokonany. Gryf Słupski. Jest Gryf Słupski. No to już dziękuję. Robert Biedroń, jak się kurwo czujesz? Legia Warszawa cię zabiła. No. Jak wszystkich. Nienawidzimy wszystkich. Nienawidzimy wszystkich. Z najlepsze hasło tak w ogóle ever. Ty będziesz walczył z jednostkami swoimi, wiesz? Ten... Nie, a nie, tylko rekrutuj. To rekrutuj wszystkie. Przyjaciel, tu rekrutuj wszystkie przyciski. Bryję, bo mogę sobie ulepszone. O! A możesz ulepszyć? Ty możesz swoich ulepszyć tutaj. Zajebiście. O, dużo to kosztuje. O chuj. No bo zrobimy tylko kuszników. W sumie tak, to zrekrutuj sobie tych podstawowych, resztę, bo w sumie znam. Strzelec wyborowy, kusznik. Nie no, to strzelec wyborowy. Tak. W sumie a resztę zrób podstawową, nie? Tak. To rekrutuj wszystkie. Coś zjebałem. Nie, dobra, to ulepsz tylko tego. Ulepsz tego. Jest dobrze. O, i zajebiście. Ej, to zajebiście, jak masz tak blisko zamku, to ty nawet nie musisz... Ty na pewno też masz coś takiego, moim zdaniem. No, powinienem mieć. No, miałoby to sens. Dobra, wracamy sobie teraz w takim razie do zameczku. Jutro masz zabrać poborcę podatkowego, będzie nowy tydzień. No dobra, to wejdę do poborcy nie i... Nie wydawaj pieniędzy wejdę... teraz. Tak, ty, tylko się spróbuję zrekrutować jakoś sensownie. Dobra. Tych pieniędzy jest mało, tak? Mało. W siódemce. No was się zastanów, nie? Czy no nie właśnie, nie to może zmychać. Kim ty kurwa jesteś, ale... Są z jakieś te... Jezu, jak ja mam mało ruchu. No nie? Strasznie mnie to boli. No ja to mam stajnie z tego. Z zamku plus z... A, okej, widzisz, szukam i szukam. Tak samo, prześladowca, zabójca. Tak samo gryfy. No. No, dobra. To ja zgałganiłem po prostu i tyle. Ale strasznie fajny jest ten motyw, że masz ten taki przyspieszony rozwój. Menduzy czy wędrowców? Menduzy chyba strzelają, nie? Ale to jest... Ja bym nie brał, no bo hajs się wypłukasz. No, ale nie będziesz miał więcej zrobić, nie?
Połowa zasięgu, stworzenie litarna. Aha, i pewnie mam zamiar. No pytanie, czy chcesz się rekrutować i lecieć już na eksplorację, czy zbierać jeszcze wojska, nie? Szczerze, żebym się rekrutował. Znaczy, to i tak będzie trzeba zrobić w końcu, żeby dojść do tego. Ile to jest? Ale dosyć powoli złota? Się tutaj rozbudowuje, tak mi się wydaje. Oczywiście, znaczy, ja się rozbudowuję normalnie. Po prostu dzień po dniu. Kurwa, gdybym tam miał, to bym się teraz teleportował do miasta, nie? Ale sobie wybuduj, wiesz, przed powrotem, to już na następne tylko nie będziesz miał wtedy. Wiesz co? Miał skoro plus 5, nie no, 5 medus to jest sporo. Sorki memorki. Wolę, wiesz, dobra, się no to nasi empatyczni przyjaciele grają. Tak, oczywiście. Jak tam się bawicie? Dobrze, mam nadzieję? Czekamy na fanarty z playerem trzecim i czwartym. Dokładnie. Znaczy my nagrywamy to po pierwszym odcinku, jak został wypuszczony dopiero, więc tak. Jesteśmy trochę jeszcze nie mamy waszych fanartów i waszych komentarzy. Ale widziałem, że bardzo się podobało, że u Gimpara jest seria z Gothica w zamian za to. Tak, to dobre było, tak. Fajne. Jak się bawicie? Bo to jest odcinek u ciebie, to możemy ponarzekać na Gothica. Możemy ponarzekać. Dobrze. Ale nie, trzeba być pozytywnym. Nie, trzeba nie wolno ponarzekać. Trzeba być pozytywnym. Pozytywni wariaci. Pozytywni wariaci wariaty. Wiesz, jak to mówił Maciek Dąbrowski, wiesz, to jest pozytywnym wariatem? Tak, słyszałem tę historię. Możesz opowiedzieć naszej kochanej. A to Maciek opowiadał to się na odcinku, że pozytywny wariat... Ale on was na odcinku nie opowiadał. Kurwa, Maciek, ja pierdolę. Kurwa, zamknij mordę. Pozytywny wariat to jest chory psychicznie z AIDS. A to tam... Chory psychicznie z AIDS. Śmieszne. Nawet zabawne, no. Tylko że słyszałem to 50 razy, jak te historie z mojej szkoły. Kurwa, to jest przejebane, bo Tomek, kurwa, przez całe życie był spierdoliną i siedział w piwnicy przez wiesz, całe co, życie. Wiesz co, tu już nikt nie słucha. Ale może na początku odcinka opowiedzieć. Nie, opowiem to teraz. No dobrze, zobaczymy, jacy widzowie będą słuchali dalej. Do dobrze, to są nasi prawdziwi widzowie. To są ci widzowie, którzy nie ma odbloka i rejestrują się na linku. Charytatywnie. No tu masz skrzynkę, w ogóle nie zabrałeś. No bo jest za daleko. No to musisz się gnać w tej tygodniu dzisiaj do zamku, tak szczerze? No i będziesz miał trochę pieniądze? Może zamknij. Może kurwa nie znam się na graniu. No właśnie, się cię naucz grać najpierw, a potem co tu jest? Aha, bo tu mogę z siedliska rekrutować. Zajebiście, dobra, teraz tak, poczekaj, prio. Zobacz co oni robią w ogóle. Ktoś strzela z nich, weź prawym przyciskiem naciśnij. Ci nie strzelają, a ci strzelają. Kapelani. A no w sumie jak kapłani, nie? Kapłoni, dobra. To kurwa kosztuje. 400, drogo w chuj. Ej, ci strażnicy wyglądają zajebiście. Ja przede wszystkim tak, skupię się na tym. Weź strażników. Które wyglądają zajebiście ci. Ej, nie no, stary, on wygląda jak totalny badass. No, że mogę umiejętność potem. 3400 czy kapeloni 6 czy mają 9. Chociaż taki. Kapon będzie lepiej działał, bo nie strzelał. No wytrzymałe jebany. No ma 44 health, 9 ataku, 9 defensa. A 4 ruchu, strasznie mało. 5 ma wino. A nie. Nie, jest dobrze, sensownie ma ruchu. Czwórka to jest sensownie. Weź go może. Spróbujmy. Weź wszystko. W sumie to już możesz czyścić wszystko w dużej mierze. No ile wejdzie gwardzistów? Ile wejdzie gwardzistów? No i to już jest fajna armia. No i dobra, to. Proszę teraz kapłana, jak on ma zdolność? Ten strażnik, no, czyli muszę wyjść. Aha, faktycznie. Dziękuję za ekran miasta. A czekaj, może... Tak też nie mogę? Co za ścierwo, ty. Chyba, że nie umiem tego zrobić. Dobra, jebać. Chyba, w każdym razie, ja powiem historię o Tomka szkole. Bo Tomek oczywiście chodził do szkoły przez całe życie, był spierdoliną. Więc oczywiście ma tylko jedne historie, kurwa, ze swojej szkoły, gdzie chodził tylko przez 4 lata, znaczy przez 3, a potem już nie chodził wtedy do szkoły. Nie, Tomek zawsze, kurwa, zawsze te same historie powtarza w kółko. No kurwa mać w kółko. Zaufajcie mi, że to jest, kurwa, totalnie przejebane. Do ślepej kurwy nawet pójdę, bo to jest zabawniejsze niż twoje miny w tym momencie. No i zawsze, ale to zawsze, kurwa, opowiada mi te same historie. Po prostu za każdym razem, jak ja słyszę jego historię. No, bo wtedy Ruziewicza wszyscy walcem tykali, a potem Kazika rzucili jabłkiem, potem przyszedł na Ruziewicz i powiedział: Ruziewicz, a czy ty już znalazłeś dziewczynę? To jest, kurwa, zakres 6 historii, które są powtarzane, kurwa, non-stop, jebany w kółko. Bo chodził, kurwa, do super śmiesznej szkoły, do zajączka, gdzie byli sami chłopcy, kurwa, i przez to został gejem. Zajebista, kurwa, szkoła. Dziękuję. Polecam za uwagę. Ten styl życia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Polecam ten styl życia, kurwa. No, pierwszy raz zmontuję odcinek, żeby cię wyciąć z niego. Ni chuja nie zmontujesz, jesteś zbyt leniwą, kurwa. Wiesz, tu przytniemy sobie, oj, tak. Tak? Tak. Jesteś leniwą, kurwa, i nigdy tego trudno, nie zrobisz. Trudno, nie wrzucę go po prostu. No powiem, że mordo, odcinek mi się zepsuł, to tak ci powiem, wiesz? No dobrze. No. W sumie teraz, jak jest empatyczna natura naszych komponentów, to możemy swoją drogę zakończyć, więc dziękuję bardzo. Ja już zakończyłem dawno.